Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, ponieważ mikrofony są tak ustawione. Chyba muszę mówić do Państwa z pozycji siedzącej, za co bardzo przepraszam. Ogromnie dziękując za zaproszenie do tego spotkania, chcę zaproponować, no bo zapewne tak to było pomyślane, coś w rodzaju wprowadzenia do naszej rozmowy, do naszej dyskusji. Na kanwie oczywiście rocznicy tragedii smoleńskiej i na kanwie tego, co wiąże się ze wspominaniem, z upamiętnianiem tej tragedii i co sprowadziło także ofiary tej tragedii do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, czyli pamięć o ofiarach, które zostały złożone, by trwała Polska. Bo przecież po to tam pojechali, żeby złożyć hołd ofiarom w Katyniu, a nie na głupią wycieczkę, w której jeszcze bardziej głupio zginęli, jak to sugerują tak mocno i dobitnie media. Chociaż dzisiaj akurat jadąc tutaj metrem wyczytałem w tych informacjach, które w metrze są podawane, że prokuratura wykluczyła naciski na załogę samolotu jako powód katastrofy, co troszkę powiedziałbym osłabia tę główną linię dowodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej, że to oszalały prezydent Kaczyński czy generał Błasik pijany spowodowali tę katastrofę. No niemniej jednak cały czas wyraźnie mamy do czynienia z próbami ośmieszenia, pomniejszenia, odebrania wszelkiego sensu tej katastrofy. Oczywiście śmierć 96 wspaniałych ludzi zawsze wydaje się trudna do zaakceptowania i dla rodzin tych ofiar odnalezienie tej tragedii sensu zawsze będzie trudne, ale przecież w prawie 40 pokoleniach, jakie budują polskość od 1040 z górą lat, te ofiary nawarstwiały się i tworzyły spoiwo polskość. I kiedy dzisiaj tak powszechnie wyśmiewana jest martyrologia, tak bardzo lekceważona, tak opluwana jako przejaw jakiegoś wręcz już nawet nie anachronizmu, ale zdziczenia, jakiejś nieludzkości, bo przecież w tej perspektywie patrzy się na wspomnienia ofiar. Jak można czcić tych, którzy zginęli? Kto zginął, ten głupi, dał się zabić, prawda? Jakby ten rodzaj nastawienia zdaje się dominować. Wybierzmy przyszłość, odwróćmy się od tych ofiar. Otóż kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, jakie zaobserwowałem na przykład niedawno, 2 tygodnie temu, w czasie spotkania w Gdańsku, takie było zorganizowane, na którym miałem, no powiedzmy, wątpliwą przyjemność debatować z panem, między innymi z panem premierem, marszałkiem, ministrem i nie wiem, jeszcze parę innych tytułów miał. W pewnym razie jest synem pułkownika Włodzimierzem Cimoszewiczem. Ten właśnie bardzo ostro jakby zareagował na próbę przypomnienia ofiar i powiedział, że utożsamianie sensu trwania polskości z pamięcią ofiar wydaje mu się absolutnie niesłuszne, niesmaczne, niezrozumiałe i powiedział, że on sam jako premier podjął próbę przerwania tego bezsensownego utrzymywania związku polskości z przeszłością i zaproponował nową formę lansowania Polski, jakby utożsamienia Polski z czymś nowym. No tam przysłuchiwało się tej rozmowie z 1500 osób i Cimoszewicz był absolutnie przekonany, że jego słowa zostaną przyjęte za klauzulę. Większość przypuszczalnie to byli jacyś sympatycy Platformy, tak sądzę, może częściowo sympatycy Włodzimierza Cimoszewicza. Na pewno ludzie o naszych poglądach byli w mniejszości. A jednak wtedy, kiedy powiedział, że dla niego takimi słowami, które najlepiej wyrażają polskość i które najlepiej promują polskość, są dwa słowa twórcze, napięcie, to wszyscy zrobili takie miny właśnie jak Państwo. Wszyscy, mimo że tam, powtarzam, przeważali sympatycy zdecydowanie
innych opcji niż te, które są nam bliskie. Po prostu nikt nie zrozumiał twórcze napięcia, dlaczego ma się to z Polską kojarzyć, a nie z Ameryką albo no, z jakimkolwiek innym krajem. No. Otóż, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju dezorientacją albo świadomym szyderstwem, szyderstwem, jakie podjął na przykład dzisiejszy premier Donald Tusk w ankiecie dla miesięcznika Znak w 1987 roku, kiedy jakby wymienił wszystko to, co wiąże się z tradycją bohaterskiej walki o polskość i powiedział, że to śmieszne, nienormalne, że to pewnego rodzaju garb, z którym można się pogodzić, ale którego nie da się inaczej ocenić niż jako ciężki, doskwierający, przygniatający nas do ziemi garb. Otóż jeśli mamy do czynienia z tego rodzaju postawami, tak bardzo upowszechnionymi, zwłaszcza za pośrednictwem wielkich mediów, takich jak Gazeta Wyborcza czy TVN, to no, szukamy wtedy odpowiedzi, jak można bronić martyrologii, jak można bronić tej pamięci ofiar. I w Gdańsku przyszło mi właśnie od razu to na myśl, że uzasadnienie, obrona są w gruncie rzeczy bardzo proste. Choć na parę płaszczyzn można to uzasadnienie pamięci naszej o bohatera, od tych najdawniejszych do tych ofiar z 10 kwietnia 2010 roku, można i trzeba na tych kilka płaszczyzn odnieść, wskazać. Pierwsza płaszczyzna to oczywiście ta, która dotyczy historyków. Historyk musi upamiętnić, musi utrwalić, musi zbadać okoliczności tragicznych wypadków, śmierci, musi pochylić się nad nimi, przeanalizować je. I to jest powód, dla którego historyk, ale także każdy obywatel współcześnie nie może przejść obojętnie wokół tragedii 10 kwietnia, dopóki jej okoliczności nie zostaną wyjaśnione. Kiedy jej okoliczności zostaną w pełni wyjaśnione, wtedy ten aspekt upamiętnienia odpadnie. Wtedy będzie można powiedzieć tak, to już zostało zrobione. Ale do tego oczywiście jeszcze w tej chwili bardzo daleko. Jest drugi aspekt, także bardzo ważny. Ale i na nim nie będę się koncentrował i ten aspekt bardzo krótko tylko przedstawię. To jest aspekt związany z inspiracją takich właśnie wydarzeń tragicznych, tych, które Arystoteles określa mianem pathos, czyli przedstawienie tragicznych wydarzeń wywołujących głębokie emocje we wspólnocie, której dotknęły. To właśnie owe emocje przekuwane są w wielkie dzieła kultury. Wielkie dzieła kultury, które podtrzymują polskość od 1000 lat. Pierwszy robił to Galanonim, jeszcze nie Polak, potem oczywiście pierwszy polski pisarz, mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, a potem Jan Kochanowski, najważniejszy twórca języka polskiego, dzięki któremu ten język stał się językiem najlepiej wykształconym, najwyższym, potrafiącym wyrazić najwznioślejsze uczucia w skali całej słowiańszczyzny. Ten język spolonizował kulturę całej Rzeczpospolitej, ale ten język niósł ze sobą najpierw można powiedzieć upamiętnienie prywatnych ofiar. Treny to przecież upamiętnienie prywatnej, osobistej ofiary, jedno z największych dzieł kultury polskiej w ogóle. Ale przecież jest i jezda do Moskwy, jest Na Sokalskie mogiły i cały szereg innych utworów, które tak pięknie utrwalają pamięć tych, których Kochanowski łączył w drodze między ojczyzną ziemską a niebieską, właśnie na tej drodze, którą wyznacza czyn patriotyczny i ofiara patriotyczna. No a potem po Kochanowskim oczywiście są setki innych. Przecież gdybyśmy wyrwali upamiętnienie bohaterskiej walki z naszej kultury, to ile by z tej kultury zostało? Nie byłoby dziadów Adama Mickiewicza, nie byłoby pana Tadeusza także, nie byłoby więcej niż połowy twórczości Juliusza Słowackiego, księdza Marka Chorsztyńskiego i tylu innych dzieł Juliusza Słowackiego. Nie byłoby przecież Chopina, etiud, preludiów, które choć są muzyką absolutną,
przecież nawiązują do doświadczeń powstania listopadowego. Wprost wyrażają to poczucie solidarności z ofiarami. Próbę wsparcia dla tych, którzy walczą nadal. Nie byłoby, przechodząc już do współczesności, wielkiego, najbardziej znanego współcześnie dzieła muzycznego, jakie z Polski wyszło, czyli trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, symfonii pieśni żałosnych, które utrwalają właśnie męczeństwo, martyrologię polską, bo centralnym w tym tryptyku trzeciej symfonii jest skarga matki chłopca zabitego w katowni Gestapo w Zakopanem. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu jeśli wyrwiemy martyrologię, pamięć ofiar z naszej wspólnoty, no to nasza kultura radykalnie zubożeje. Ale by skończyć ten wątek, warto uświadomić sobie, jak ogromny ładunek wzbogacający kulturę, dynamizujący, dodający jej energii ma właśnie pamięć o bohaterach, pamięć o ofiarach. Świadczy o tym erupcja poezji obywatelskiej związana z 10 kwietnia. Nie było takiego wybuchu poezji jak właśnie po 10 kwietnia. I poetów największych, najbardziej uznanych, takich jak Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Wenzel, Krzysztof Keller, po poetów anonimowych, znaczy anonimowych w sensie nieznanych szerzej, którzy z potrzeby serca przelewali na papier swoje uczucia, swoje emocje, nawiązując właśnie do tej wielkiej tradycji polskiej kultury. I to się tak bardzo nie podoba, to tak bardzo irytuje, denerwuje tych, którzy chcieliby zabić polską pamięć. Ale jest trzeci element i na ten chcę zwrócić największą uwagę, przy nim chciałem się zatrzymać i Państwa przez chwilę zaprosić do refleksji o tym. Otóż ten aspekt wiąże się z wykorzystaniem, jeśli można tak brzydko powiedzieć, ofiar dla wzmocnienia wspólnoty narodowej, dla której te ofiary zostały poniesione. I właśnie w Gdańsku użyłem tego przykładu i pozwolę go sobie przywołać. Jak kapitalne znaczenie ma pierwsza wielka ofiara poniesiona w polskiej historii nie przez Polaka, ale przez Czecha, przybysza z kraju naszych południowych sąsiadów, który przez klasztor benedyktyński w Monte Cassino przybył do nas w roku 997, chrzcić właśnie w Gdańsku zaczął ten, na terenie przyszłego Gdańska, chrzcić pogańskich Prusów, zaproszony przez polskiego księcia Bolesława. Wkrótce, 2 tygodnie po tym chrzcie w Gdańsku, zabity został przez Prusów w pobliżu dzisiejszego Elbląga. No i cóż, można by powiedzieć, no zginął święty Wojciech i co z tego? Jakie tu uzasadnienie dla ofiary? Otóż książę Bolesław umiał doskonale wykorzystać te ofiary. I na to chcę Państwa zwrócić uwagę. Otóż gdyby nie ta ofiara i jej wykorzystanie ku zbudowaniu Polski, losy Polski potoczyłyby się zapewne zupełnie inaczej, znacznie gorzej. Konkretne, polityczne losy. Ponieważ to właśnie wielkość świętego Wojciecha, który był znaną postacią w skali europejskiej, jeszcze zanim poniósł śmierć, był przyjacielem osobistym i ówczesnego papieża Sylwestra II i cesarza Ottona III, był postacią największego europejskiego ówcześnie formatu, to właśnie zgromadzenie najwybitniejszych osób ówczesnej Europy u grobu świętego Wojciecha, a ciało świętego Wojciecha, przypomnę, Bolesław wykupił od Prusów na wagę złota i zrobił najlepszy interes w historii państwa polskiego, można powiedzieć. Bo potem, 3 lata później, na Wielkim Zjeździe w Gnieźnie, coś dostał w zamian za rękę świętego Wojciecha. Brzmi to jakoś tak nieprzyjemnie, prawda, że tu rękę, relikwię świętego przekazał cesarzowi Ottonowi. Ale dostał coś w zamian. Dostał tron Karola Wielkiego. Tron cesarza, pierwszego cesarza odnowionego cesarstwa. Jako wyraz uznania dla siły tego nowego państwa na wschodnich kresach Europy i jego suwerenności. To było najważniejsze. Ofiara świętego Wojciecha stała się fundamentem suwerenności Polski. Nie tylko symbolicznie przez podarunek tronu Karola Wielkiego, bo tron
wkrótce przepadł. Podobnie jak relikwie świętego Wojciecha zrabowane przez najazd czeski 38 lat później. Ale coś zostało, a mianowicie została hierarchia, własna organizacja kościelna, która właśnie wtedy Polsce została nadana z arcybiskupstwem gruzińskim, właśnie w 1000 roku, właśnie w podzięce za tę ofiarę świętego Wojciecha. A jakie to miało znaczenie? Może się Państwo dziwią, że tak cofam się głęboko, ale warto to sobie uświadomić. Otóż to miało zasadnicze znaczenie. Od tego momentu, dopiero od 1000 roku Polska jest państwem niepodległym. Dlatego, że wcześniej hierarchia, ten pierwszy biskup misyjny ustanowiony w 966 roku, był biskupem o zwierzchność, nad którym kłóciły się Magdeburg z Ratyzboną. Niemieckie biskupstwa i niemieccy możnowładcy chcieli tę podległość polskiego biskupstwa wykorzystać dla swoich politycznych celów, jak to było w normie, prawda? Zawsze tak było, że organizację kościelną władcy świeccy w średniowieczu próbowali wykorzystać do swoich celów, do rozszerzenia swojego panowania tam, gdzie się dało władztwo duchowne. Otóż od utworzenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego nasza hierarchia kościelna, Kościół katolicki w Polsce nie podlegał już nikomu i nie mógł podlegać nikomu, tylko papieżowi. Żadnym niemieckim biskupstwom nie mógł podlegać. A przypomnę, że Praga, z której święty Wojciech do nas przybył, doczekała się swojego biskupstwa ponad 300 lat później, arcybiskupstwa. Czechy dopiero 350 lat później uzyskały suwerenność kościelną, jeśli można. Ale żeby dokończyć ten wątek, to jeszcze nie wszystko. Wspomniano tutaj, że przyjechałem z Krakowa. Tak bardzo jestem przywiązany do swojego miasta, a od już 30 lat niemniej przywiązany jestem do Warszawy, z którą związała mnie praca i sympatia do tego wyjątkowego w swym patriotyzmie miasta. Ale te miasta nie byłyby ze sobą powiązane, gdyby nie właśnie rok 1000, bo nad Krakowem chciała rozciągnąć swoją zwierzchność hierarchia czeska, a za jej pośrednictwem Ratyzbona. Kraków nie był podległy biskupstwu misyjnemu w Poznaniu, utworzonemu w 966 roku. Podlegał zupełnie innej organizacji kościelnej. Czy Kraków byłby połączony z Warszawą, gdyby nie rok 1000? To pytanie pozostaje otwarte. Nie było jeszcze narodu polskiego takiego, jaki znamy dzisiaj wtedy. Wszystko było to płynne. Otóż wracam do tego, że to właśnie mądra decyzja Bolesława Chrobrego, by wykorzystać ofiarę, wielką, heroiczną ofiarę świętego Wojciecha, spowodowała tak doniosłe skutki dla państwa polskiego. I o tym, że nie jest to postawa sprzed 1000 lat tylko, ale postawa aktualna, niech świadczy ten prosty fakt. Ileż wysiłku poświęca się w walce o upamiętnienie ofiar Holokaustu. Przecież na tym zbudowany jest ogromny skutek polityczny, czasem ekonomiczny. I oczywiście wspólnota żydowska ma do tego pełne prawo. Robi to po prostu wyjątkowo efektywnie, bo ofiara była wielka, realna i wyjątkowo tragiczna. I dlatego wspólnota żydowska w różnych zresztą postaciach, czy jako państwo Izrael, czy jako diaspora żydowska i jej organizacje, no powiedziałbym, jako główny cel swojej działalności stawiają właśnie wykorzystanie ofiar dla celów politycznych, ekonomicznych, czasem na pewno nadużywających cierpienia niegdysiejszych ofiar. Ale robią to wyjątkowo skutecznie. Czy robią tak tylko Żydzi? A czyż zapominają o swoich ofiarach Amerykanie? Czy zapominają o swoich ofiarach Rosjanie? Czy zapominają o swoich ofiarach Francuzi? Każda wspólnota polityczna stara się swoje ofiary upamiętnić i wykorzystać. Wykorzystać dla celów wzmacniających swoją wspólnotę. I przerzucając jakby pomost nad wiekami, wskażę drugi jakże praktyczny skutek ofiar. Pozytywny niezwykle skutek ofiar. Otóż właśnie chodząc 2 tygodnie temu po Gdańsku, odwiedzając między innymi cmentarz, na którym pochowana jest Anna Walentynowicz, matka Solidarności,
a także dwie inne ofiary katastrofy smoleńskiej, w tym znany i zasłużony działacz podziemia Wolnych Związków Zawodowych Ruchu Młodej Polski Arkadiusz Rybicki, który znalazł się w 2010 roku po drugiej stronie barykady politycznej i wewnętrznej walce w Polsce, ale połączony został z Anną Walentynowiczną wspólną tragiczną śmiercią. I myślałem sobie, chodząc po tym cmentarzu, że w Gdańsku, chodząc po Gdańsku także, nie odczuwa się strachu przed Niemcami. Strachu, który jest z całą pewnością obecny w wielu innych miastach Polski Zachodniej, we Wrocławiu na przykład, na Śląsku Górnym i Środkowym Opolskim. A przecież Gdańsk też do Polski nie należał przed II wojną światową i przez kilkaset lat. Ale nie ma śladu jakiegoś kompleksu w Gdańsku, że mogą przyjść tutaj Niemcy zabrać. Bo to nikomu do głowy nie przyjdzie, że Gdańsk może nie być polski. Dlaczego to nikomu do głowy nie przyjdzie? Przez ofiary poniesione w tym miejscu i wiążące to miasto wyobraźni nie tylko polskiej, ale całego świata z polskością, a nie z niemieckością właśnie. To jest oczywiście Westerplatte najpierw, ale potem to jest siła ofiar grudnia 1970 roku, tak pięknie przypomnianego w filmie Czarny Czwartek. To przecież siła tych ofiar z grudnia 70 roku, tak brutalnie potraktowanych nie tylko w chwili śmierci, ale po śmierci przez władze komunistyczne, jak o tym ów film przypomniał, sprawiła, że mobilizował się gniew, mobilizowała się wola jakiegoś dania świadectwa pamięci o tych ofiarach wśród robotników, wśród mieszkańców Trójmiasta. I to z tego gniewu, z tej woli, z tej determinacji upamiętnienia ofiar grudnia 70 roku wyrosła Solidarność. A Solidarność, sierpień 80 roku, z całą pewnością mocniej niż jakiekolwiek inne zdarzenie, ta determinacja, chwała sierpnia, związała Gdańsk na zawsze z Polską. Tak, że dzisiaj właśnie nikt, ani w Polsce, ani w Niemczech, ani gdziekolwiek indziej nie jest sobie w stanie wyobrazić Gdańska niepolskiego. I przypomniało mi się wtedy, że właśnie na odsłonięcie pomnika tych trzech wielkich krzyży ustawionych przez Stocznią Gdańską z pięknym mottem w tłumaczeniu Czesława Miłosza z Biblii, który skrzywdziłeś człowieka prostego krzywdą, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, że pojechaliśmy z Januszem Kurtyką wtedy do Gdańska w grudniu roku 80, kiedy te krzyże tam stanęły. I oczywiście no, do dzisiaj jakoś mam utrwalone w pamięci tamtą naszą wyprawę i to wzruszenie wtedy, upamiętnienia ofiar sprzed 10 lat. No i wraca do mnie ta myśl, kiedy wspominam swojego przyjaciela Janusza, który zginął 10 kwietnia w Smoleńsku. Na pewno był jedną z tych osób na pokładzie samolotu wśród bardzo wielu osób o ogromnym nie tylko wykształceniu historycznym, ale świadomości patriotycznej, jakie były właśnie na pokładzie tego samolotu. Na pewno Janusz należał do osób, które najlepiej rozumiały w pełni wymiar historyczny Smoleńska, pamięci o ofiarach tam poniesionych. Bo wszyscy lecący wtedy 10 kwietnia do Smoleńska wiedzieli o tym, że lecą uczcić pamięć ofiar Katynia. Ale Janusz jako mediewista, ktoś, kto zajmował się zawodowo średniowieczem, był jednym z najwybitniejszych mediewistów Polski, będąc jednocześnie najwybitniejszym badaczem historii żołnierzy wyklętych podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Otóż Janusz uświadamiał sobie, dolatując na pewno wtedy do Smoleńska, że przecież Smoleńsk jest miejscem polskich ofiar od lat 606, wtedy od lat 606. To w 1404 roku Jan Długosz zanotował po raz pierwszy ofiary polskie poniesione pod Smoleńskiem. Jan Kasztelan Kaliski,
zginął wtedy, zdobywając Smoleńsk, pomagając zdobyć Smoleńsk dla Litwy, wydzielając go z rąk moskiewskich. I tak potem w roku 1514, 1612, 1632, 1634, 1655, 1812, 1940 oczywiście Katyń, ale wcześniej jeszcze, w 1920, kiedy w Smoleńsku stacjonował sztab frontu zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego, tego frontu, który miał zdobyć Warszawę. To właśnie plan operacji warszawskiej był układany w Smoleńsku. Ten Smoleńsk jest jakimś symbolem przez wieki, od 600 z górą lat, związanym tragicznie z ofiarami, które Polska ponosi, Polacy ponoszą, żeby Polska Polską pozostała, żeby obroniła swoje miejsce w Europie Wschodniej przed zagrażającymi jej istnieniu i istnieniu innych narodów imperium. Januszowi oczywiście nie trzeba byłoby tłumaczyć, to on mógłby tłumaczyć nam wszystkim, jakie znaczenie mają te ofiary. Ale niestety dzisiaj trzeba tłumaczyć, jak ogromne znaczenie mają ofiary i ich upamiętnienia do tego, dlatego, żeby Polska trwała. Tak jak to na przykładzie Gdańska próbowałem Państwu w skrócie przedstawić. I tak jak to można by na tysiącach innych przykładów przedstawić. Ale oczywiście można ofiar nie wykorzystać. Można ofiary odrzucić i pozbawić je sensu. Można powiedzieć, że wszyscy oni, od świętego Wojciecha poczynając, zginęli głupio. No po co lazł do tego gaju pogan? Po co się bronili ci obrońcy Niemczy w 1017 roku, których opisał Galanonim, którzy zostali postawieni w tragicznej sytuacji, musząc mierzyć się z wielokrotnie silniejszymi oddziałami cesarza Henryka II niemieckiego, czy później obrońcy Głogowa w czasach Bolesława Krzywoustego, którzy musieli godzić we własne dzieci wzięte jako zakładników przez niemiecko-pogańskich najeźdźców wtedy, by obronić miasto, by obronić Polskę. No po co? Przecież mogli się poddać. Mogło nie być żadnych ofiar. Ale nie byłoby przy okazji Polski. Oni mieli tę świadomość. My dzisiaj jakbyśmy chcieli się tej świadomości pozbyć. I dlatego myślę, no, potrzebna jest praca, taka praca polegająca na przypominaniu związku między ofiarami, między polską historią, w której niestety tych ofiar nie brakuje, bo takie jest nasze położenie geopolityczne. Nie jest łatwo żyć między największą wspólnotą wschodniosłowiańską, jaką tworzy wokół siebie Moskwa od 500 lat z góry i największą w Europie wspólnotą narodową, jaką tworzą Niemcy. Od, w plemiennym sensie tego słowa, od 2000 lat, a w narodowym sensie jakby znacznie krócej, ale tak czy siak to są dwa ogromne żarna, które mielą między sobą tę polską mąkę. Niezwykłą. Właśnie przez to położenie. I możemy zaakceptować sens tego położenia, sens walki, która spowodowała, że po 1000 lat istnienia obroniliśmy swoje miejsce. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy 1000 lat temu. Mniej więcej w tych samych granicach. Możemy użyć jeszcze innego przykładu. Niektórzy przeciwstawiają jakby te głupio-heroiczne, obfitujące w ofiary, niepotrzebne ofiary, dzieje Polski, dzieją rozsądnych Czechów. Bardzo często się to tak jakoś przeciwstawia. Polacy walczą, narażają się, głupio przegrywają, dostają w skórę i co z tego mają, a Czesi spokojnie, po cichutku, nie narażając się, są gdzie są. No ale wtedy warto zadać pytanie. 1000 lat temu było 1 000 000 Czechów, a raczej 1 000 000 mieszkańców ziem, które zajmują Czechy. I 1 000 000 mieszkańców tych ziem
gdzie było państwo Polan i Wiśla. Teraz jest 40 milionów Polaków i 10 milionów Czechów. Jakoś ten brak, czy słabsza może wola oporu spowodowała, że Czechów jest dzisiaj 4 razy mniej niż Polaków po 1000 lat. Ale Czesi dzisiaj to sobie właśnie uświadamiają. Dlatego jeśli państwo pójdziecie do sklepów, często odwiedzam Czechy z największą przyjemnością. Bardzo lubię naszych braci Czechów. I oni bardzo zazdroszczą nam naszej bohaterskiej tradycji. To jest zupełnie paradoksalna sytuacja, że w Polsce entuzjazmujemy się tym chłopsko-mieszczańskim. Nie mam nic przeciwko ani chłopskiemu, bo prawie wszyscy wygodzimy się z tego stanu, ani mieszczańskiemu stylowi życia, ale czegoś im jednak brakuje. My fascynujemy się właśnie obrazem tego, co Kajetan Koźmian kiedyś nazwał wieprzowatością życia. Co tak pięknie utrwala literatura czeska, filmy czeskie. Ale Czesi bardzo zazdroszczą nam właśnie tego porywu bohaterstwa, szaleństwa w walce o wielką sprawę. I Czesi to właśnie ze swojej historii próbują wydobyć. Jeśli państwo odwiedzicie właśnie sklepy z filmami czeskimi, to zobaczycie państwo filmy na przykład o bohaterskich lotnikach czeskich broniących angielskiego nieba. Bardzo piękny film, który kandydował do Oscara. Byli czescy lotnicy w 40 roku pod niebem angielskim. No było ich 10 razy mniej niż polskich, ale byli. Więc mają Czesi prawo do takiego filmu. Tylko dlaczego nie powstał ani jeden, nie mówię 10, ale ani jeden film polski o polskich lotnikach. Jest inny film, bardzo piękny film o Czechach broniących Tobruku. Były tam chyba dwie kompanie czeskie. I bardzo dobrze, że Czesi to utrwalili. Mają do tego pełne prawo. Gdyby tam był jeden żołnierz czeski, mieliby prawo to zrobić. Ale gdzie jest film o polskich Tobrukczykach, która była jedna brygada? Gdzie jest film o tylu innych bohaterskich miejscach, w których Polacy dawali wyraz swojej postawie walki z dwoma totalitaryzmami w czasie II wojny światowej? Dlaczego ich nie ma? Dlaczego nie powstały przez 20 lat istnienia niepodległej Polski po 1989 roku? No właśnie dlatego, że odwracamy się od ofiar, że szydzimy z nich, że uważamy je za niepotrzebne. A nasi południowi sąsiedzi po 1000 lat doświadczeń zrozumieli, że swoje ofiary warto upamiętnić. Dla siebie samych, bo te filmy służą Czechom, ale także dla obcych, bo przecież są wysyłane na rynek zagraniczny. I dam jeszcze jeden przykład. Kiedyś konsultowałem się z profesorem z Uniwersytetu Opolskiego, który bada podręczniki szkolne w skali całego świata, analizuje podręczniki do historii, jest absolutnie najlepszym ich znawcą w Polsce. I on uświadomił mi niezwykły fakt. Otóż w tych podręcznikach, w ogromnej ich większości, we wszystkich oczywiście, uwzględniona jest II wojna światowa jako bardzo ważne wydarzenie w historii XX wieku. Ważnym elementem II wojny światowej jest polityka okupacyjna III Rzeszy i ofiary w związku z tym zadania ludności cywilnej. Otóż symbolem brutalnej polityki okupacyjnej III Rzeszy w Europie jest najczęściej jedno miejsce w podręcznikach w Afryce Południowej, w Ameryce Południowej, w Azji. To nie jest powstanie warszawskie. To są Lidice. Miejscowość, w której Niemcy zamordowali ponad 200 osób w odwecie za zamach, w Czechach oczywiście, za zamach na Reinharda Heydricha, namiestnika Hitlera w Czechach. Ale jak to się stało? No nie przypadkiem, ani nie z jakiejś szczególnej miłości całego świata do Czechów. To jest niezwykle wytrwała praca państwa czeskiego, żeby utrwalić to skojarzenie. W każdej ambasadzie są ulotki w danym języku, promujące, jeśli można tak powiedzieć, ofiarę czeską z Lidic, pokazujące, że to Czesi byli tą ofiarą, prawda? Czesi tu nikomu nie zabierają przecież prawa do dokumentowania ich ofiar. Tylko sami to robią skutecznie.
przesyłają te ulotki, opracowania w danym języku do ośrodków nauczycielskich, do odpowiedników naszych kuratoriów, żeby ktoś, kto pisze taki podręcznik, miał już gotowy materiał, po prostu mógł to wkleić, wpisać do swojego podręcznika. No i jest. I chyba pomaga państwu czeskiemu to skojarzenie. Chyba nie przeszkadza. Chyba nie muszą się wstydzić. Wydaje mi się, że to my musimy się nie tyle wstydzić, ile bardzo żałować po prostu z pragmatycznych względów tego, że Polska jest kojarzona coraz bardziej z Jedwabnem niż z Powstaniem Warszawskim, niż z Westerplatte, niż z całą tą historią, której proporcje są dokładnie odwrotne niż te, które przedstawia środowisko Gazety Wyborczej i które wzmacniają się stopniowo coraz bardziej w odbiorze powszechnym. Otóż to jest obraz szkodliwy dla Polski, po prostu szkodliwy i nie trzeba specjalnie długich wywodów, żeby to udowodnić. A wiąże się on właśnie z tym, jak upamiętniamy nasze ofiary. Niedawno miałem okazję brać udział też w innej dyskusji. Jak państwo widzicie, z rozmaitymi osobami mam okazję dyskutować. Tym razem było to spotkanie z Adamem Michnikiem, poświęcone wydanej przez niego trzytomowej antologii poświęconej polskiemu antysemityzmowi. Na tym spotkaniu redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, a to jest pomnikowa instytucja, naprawdę fundamentalnie ważna dla polskiej kultury, profesor Andrzej Romanowski, powiedział, że kiedy wspominamy II Rzeczpospolitą, to nie powinniśmy zapominać, że jej aktem założycielskim był pogrom ludności żydowskiej we Lwowie 22 listopada 1918 roku. I jakim skandalem jest, że my wszyscy tego nie pamiętamy. A pamiętamy Piłsudskiego, pamiętamy jakieś inne rzeczy. Rzeczywiście 60 do 70 osób tutaj trwają dyskusje, zginęły w pogromie w listopadzie roku 1918 w Lwowie. I to jest bardzo smutny fakt, choć jego geneza nie jest może aż tak prosta, jak profesor Romanowski to widzi. Trwały walki polsko-ukraińskie we Lwowie wtedy. Zostawmy to na boku. Ten fakt miał miejsce, warto go pamiętać, choć nie wiem, czy w takich proporcjach by miał on przysłonić 123-letnią walkę o niepodległość i znaczenie II Rzeczpospolitej, która z tej walki wyrosła. Ofiary poniesione na drodze do tej walki chyba nie powinny być zasłonięte w całości przez owych 60 czy 70 ofiar pogromu lwowskiego. Ale wtedy zadałem pytanie, czy ktokolwiek na tej sali, na której odbywała się ta dyskusja, to było prowadzące bardzo ożywioną, interesującą działalność Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, zna inny przypadek dużej tragedii, a mianowicie tak zwaną operację polską, przeprowadzoną przez NKWD na podstawie jednego rozkazu, rozkazu 00485, podpisanego 12 sierpnia 1937 roku. Niestety, z przykrością mogę powtórzyć to pytanie tutaj. Ile z państwa zna, pamięta ten rozkaz? Kilka osób, prawda? Kilka osób w środowisku najbardziej patriotycznym. Ale to nie ma się co wstydzić tego, bo nikt państwu tego nie powiedział. Państwo polskie się o to nie upomina, żebyśmy chociaż tutaj w Polsce wiedzieli o tym, co było największą zbrodnią na Polakach. Nie było większej zbrodni na Polakach w całej historii Polski. Na podstawie tego jednego rozkazu aresztowano 144 tysiące osób, 111 tysięcy rozstrzelano. Katyń jest po prostu 5 razy, mówiąc o liczbie ofiar, mniejszą zbrodnią. I nie są to dane jakichś polskich historyków, jakieś spekulacje, to są bardzo ścisłe dane. Dane NKWD, bo NKWD rejestrowało każdego rozstrzelanego. 144 tysiące aresztowanych, 111 tysięcy rozstrzelanych.
Kryterium było jedno. Polskość. Na końcu tego łańcucha prześladowań znaleźli się nawet komuniści. I jeśli gdzieś w Polsce jest jakaś świadomość tej zbrodni, to ona się kołacze paradoksalnie w tej sytuacji, że słyszeliśmy, a Stalin wykończył KPPowców. Tyle z tego zapamiętaliśmy. Co jest kompletnym odwróceniem sytuacji, ponieważ komunizm bronił tych nieszczęsnych ludzi tak długo, jak długo mógł. Oni byli mordowani na końcu tej kolejki śmierci. Ale w końcu ich polskość, ich jakikolwiek związek z polskością okazał się w oczach Stalina ważniejszy niż najbardziej dobitne i czołobitne deklaracje przywiązania do komunistycznej ideologii. Za polskość zostali zamordowani, nie za komunizm oczywiście. Więc zadałem to pytanie, ile osób z Państwa na tamtej sali uświadamia to sobie i czy nie uważacie Państwo, że może pamięć tamtej zbrodni, a raczej brak pamięci tamtej zbrodni jest problemem nie mniej ważnym od braku pamięci, o którą Państwo się upominacie, ofiar pogromu lwowskiego. Może to jest jakiś wyrzut pod adresem polskiej wspólnoty, jeszcze mocniejszy, jeszcze ważniejszy. No niestety spotkałem się z niezrozumieniem. Nie można przeciwstawiać jednych ofiar drugim. I nie to jest absolutnie ani moją intencją, ani nie powinno być niczyją intencją. Choć tak to przedstawił na przykład Dawid Warszawski w pamiętnym, dla mnie haniebnym stwierdzeniu. Ale cytuję je, by powiedzieć, że nigdy nie wolno w ten sposób właśnie stawiać sprawy. Dawid Warszawski powiedział kiedyś, protestując przeciwko krzyżom na Żwirowisku w Oświęcimiu, gdzie zamordowano w tym miejscu właśnie blisko 100 tysięcy Polaków, katolików, pod znakiem krzyża. W nieco innym miejscu, oddalonym o kilka kilometrów, zagazowano 900 tysięcy Żydów. O tym nie wolno zapominać. Ale Dawid Warszawski powiedział te pamiętne słowa: na szczycie cierpienia jest tylko jedno miejsce. Otóż to jest właśnie haniebna postawa. Nie może tak być, że na szczycie cierpienia jest na przykład tylko dla Polaków miejsce, czy tylko dla Żydów. Na szczycie cierpienia jest miejsce dla każdej pojedynczej ofiary. Natomiast ta logika, w której chce się na szczycie cierpienia umieścić tylko siebie, swoim, jest oczywiście logiką zabójczego konfliktu. Natomiast obowiązkiem naszej wspólnoty, obowiązkiem pragmatycznie ważnym, a nie tylko moralnie, ale również pragmatycznie ważnym, dla powodzenia naszej wspólnoty, dla jej bezpieczeństwa, dla jej znaczenia w skali międzynarodowej, jest to, żebyśmy o naszych ofiarach pamiętali. Bo kto ma o nich pamiętać, jeśli nie my? Kto ma je przypominać? I dlatego przepraszam, że może za długo Państwa wprowadzam w tematykę, którą poruszam między innymi w tej książce ostatniej, w czwartym tomie Krzyża Polskiego, ale na koniec chcę jakby nawiązać do współczesnych stosunków polsko-rosyjskich i problemów historycznych z tym związanych. Otóż wydaje mi się, że w tej chwili obserwujemy zjawisko niezmiernie przygnębiające. Nie tylko niepokojące, ale przygnębiające. Polska, państwo polskie, ustami swoich przedstawicieli i najbardziej wpływowych osób w Polsce, niekoniecznie związanych instytucjonalnie z państwem polskim, ale wpływowych bardzo w państwie polskim, przyjmuje rację polityki historycznej Putina. To znaczy, nie tylko już mówimy o tym, że tragedia smoleńska sprzed roku była głupim wypadkiem spowodowanym przez prezydenta, przez ofiarę. Ofiary tylko są winne same sobie. Głupie ofiary. Ale stopniowo rozciąga się to wstecz, czego symbolem jest niesłychana zupełnie zgoda polskich władz na to, by zaprzeczyć najprostszej prawdzie o zbrodni katyńskiej, że było to ludobójstwo. Ta zbrodnia bez najmniejszych wątpliwości spełnia definicyjne wymogi konwencji ONZ z 1948 roku. Wystarczy przeczytać tę konwencję. Tak jak to zrobił na przykład Leon Gieres,
poprzednik Janusza Kurtyki, zupełnie innej opcji się wywodzący politycznej, który dzisiaj stwierdza jednoznacznie, że nie da się inaczej ocenić zbrodni katyńskiej. To było ludobójstwo. Człowiek nie, że tak powiem, z naszą orientacją związany, ale prawnik. Uczciwie stwierdza, że nie ma takiej możliwości, żeby inaczej zinterpretować tamtą zbrodnię. Ale nasz prezydent obecny, jego doradcy, oficjalni ministrowie, premier nie mają nic przeciwko temu, żeby zaprzeczyć tej prostej prawdzie, żeby przyjąć rację silniejszego, by nie upominać się o sens tamtej ofiary. Ale widzę, jak posuwa się ta ustępliwość na szkodę państwa polskiego, na szkodę naszej wspólnoty, kiedy czytam na przykład opublikowany tydzień temu wywiad w Komsomolskiej Prawdzie, najpoczytniejszym, najbardziej antypolskim i antysemickim także piśmie codziennym w Rosji, które szczyci się do dnia dzisiejszego, drukując na pierwszej stronie nad tytułem Orderami z czasów sowieckich. Komsomolska Prawda nosi order Lenina, dwukrotny order rewolucji październikowej i order Czerwonego Sztandaru. Szczyci się tymi znamionami totalitarnego państwa. A jednak Adam Michnik nie zawahał się przed udzieleniem wywiadu temu antysemickiemu, jeszcze raz to powtórzę, nie tylko antypolskiemu pismu. I nie tylko powiedział to, czego oczekiwali od niego dziennikarze tego pisma, że oczywiście wie wszystko o katastrofie i katastrofa była oczywiście spowodowana przez polską głupotę, ale i nie ma nic wspólnego z żadną odpowiedzialnością rosyjską, żadnej formy. Ale powiedział, że ma odpowiedź polskim rusofobom. Tą odpowiedzią jest pytanie retoryczne, które zadaje nam wszystkim. A czy pamiętamy, kto przyniósł nam po raz ostatni wolność? Cytuję dokładnie. Nie z Waszyngtonu i nie z Paryża przyszła do nas wolność, ale z Moskwy, powiedział Adam Michnik tydzień temu w Komsomolskiej Prawdzie. I z przykrością czytałem te słowa, bo przecież Adam Michnik przekreśla swoje autentyczne zasługi w demokratycznej walce o wolność. Przecież sam brał ważny udział w tej walce. Ale okazuje się, że to nie on i nie tysiące innych zaangażowanych w ten ruch, ale Moskwa przyniosła nam wolność. I to właśnie powoduje zupełne zniszczenie sensu polskiej historii. Odebranie sensu wszystkim ofiarom, które w tej historii zostały położone. Jeśli będziemy się tak od niej odwracać. Mam wrażenie, że wkroczyliśmy na drogę jakiegoś samobójczego szaleństwa, którego ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć i nie potrafię do końca przeanalizować. Zwracam tylko uwagę na koszty tego szaleństwa, na koszty, które ponosi nasza wspólnota i pozycja międzynarodowa wśród narodów, które bardzo walczą o pamięć swoich ofiar i wiedzą, jak ważna jest ta pamięć. Wie o tym nie tylko niedemokratyczny lider państwa, które nam zagraża, Rosji, ale także wiedzą o tym przywódcy państw jak najbardziej demokratycznych, tych, które upamiętniają na przykład Klausa von Stauffenberga jako wielką postać, wielką ofiarę walki przeciwko nazizmowi, zakłócając troszkę może te proporcje dotyczące historii Niemiec w XX wieku. Właśnie upominają się Czesi, jak już wspomniałem, upominają się Francuzi, pokazując swój wielki ruch oporu, który w rzeczywistości był setki razy mniejszy, o mniejszych zasługach dla walki z nazizmem niż ruch oporu w Polsce. Ale ile filmów jest o francuskim ruchu oporu, o bohaterskich Maquis, a ile filmów jest o bohaterach z Armii Krajowej. To właśnie pozwalam sobie Państwu przed oczy raz jeszcze przywołać, choć Państwo to wiecie, ale w pewnym połączeniu, w pewnej syntezie pragnę zwrócić Państwa uwagę raz jeszcze, jakby dodać Państwu argumentów, jeśli byście Państwo tego w ogóle potrzebowali w rozmowach z innymi. Bo to jest ważne, żeby przekonywać innych, że martyrologia to nie jest coś, z czego należy się śmiać, co należy wyszydzać. Ale to jest coś, co rozumieją doskonale inni i co ma znaczenie nie tylko moralne, ale praktyczne.
moralne znaczenie jest jednak najważniejsze. Bo siła ofiar zrozumienia sensu, który tworzy ich ofiara, ma moc przemieniania sumień. I mam takie świadectwa także po 10 kwietnia 2010 roku. Znam człowieka, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w okresie komunistycznym, który zareagował na tę tragedię serią przepięknych, głębokich wierszy. I myślę, że to trzeba przyjąć. To oczywiście nie przekreśla tego złego, co zrobił konkretnym ludziom kiedyś, ale są grzesznicy nawróceni i właśnie ofiara ma moc nawracania grzeszników, niektórych. Przemawia do nich moralnie. Jeśli natomiast my z pogardą odwrócimy się od ofiary, to też się przemieniamy moralnie. Tylko oczywiście nie na lepsze, a na gorsze. I to jest może najważniejsza lekcja, jaką stawiam sobie przed oczami, kiedy myślę o upamiętnianiu ofiar spod Smoleńska i wszystkich tych ofiar, które przed nimi polskość wzmacniały i budowały. Bardzo Państwu dziękuję. Ja tutaj się ustawię, że nie mogę ustawić mikrofon, że mogę sobie zadać pytanie. Proszę bardzo. Taka mała dygresja, bo Pan mówił, że proszę Panu zrozumieć taki szaleńczy pęk antypatriotyczny, który do jakiejś samozagłady doprowadza. Ja myślę, że to jest kwestia tej grubej kreski Mazowieckiego, która dała miękko wylądować komunistom, przepoczwarzyć się im, jak gdyby z czerwonych w niebieskich, innych, przemienić się z komuchów biznesmenów. No i to jest cały czas ten taki kwas zjeżdżały, że tak powiem, który cały czas podśmierduje w naszej rzeczywistości. Czesi się rozliczyli, Niemcy się rozliczyli, prawda? My tego rozliczenia nie zrobiliśmy i środowisko właśnie Adama M. bardzo jest przeciwne temu zlustrowaniu się, prawda? To jest dopiero minuta. I teraz pytanie. Czy pana profesora postawa jest na przykład wspierana przez szersze grono takich właśnie historyków, jakichś może socjologów? Bo wydaje mi się, że grono naukowe powinno być bardziej uświadomione niż postaci społeczeństwa. I tutaj powinno być naprawdę bardziej aktywne takie w szerszej reprezentacji działanie, żeby dzwonić ten dzwon, żeby ludzie słyszeli. Czy są podobni do pana profesora? Czy macie jakieś, nie wiem, plany, jak to nagłośnić w Polsce, prawda? Bo właściwie jest zapominane to, co się zdarzyło rok temu. Bardzo dziękuję za to pytanie. Niełatwe, bo myślę, że ogólnie rzecz biorąc, nie tylko w sprawach obywatelskich, ale i w innych, postawy konformistyczne przeważają w moim środowisku, tak bym to najkrócej ujął. Ale to wcale nie znaczy, że nie znajdują odpowiedzi, że postawa, jaką ja próbuję może nieudolnie zajmować, jest osamotniona. Tak nie jest. Dam jeden przykład, wspaniały przykład, najlepszy w Polsce. Daję go Poznań. Akademicki Klub Obywatelski imienia Lecha Kaczyńskiego, do którego miałem zaszczyt się zapisać w Poznaniu, liczy już prawie 200 członków, profesorów wyższych uczelni. Z Poznania. Poznań twierdza przecież Platformy Obywatelskiej, Unii Wolności. Zawsze tam wygrywa, miażdżąco wybory. A jednak ci ludzie nie wstydzą się i to są... Gościłem tam niedawno, miesiąc temu. To są ludzie o najwyższym autorytecie naukowym. Profesorowie, którzy goszczą na uniwersytetach, takich jak Uniwersytet Harvarda, Cambridge, Oxford, którzy nie wstydzą się rozdawać ulotki, nosić transparenty w Klubie Gazety Polskiej. Żadnej ujmy im to nie przynosi. Czy
przypinać taki znaczek maherowego berecika biało-czerwonego. Bo wiedzą, że właśnie to świadczy o ich charakterze. Inny przykład w Gdańsku, znów twierdza Platformy Obywatelskiej Unii Wolności. Podobny klub obywatelski wśród pracowników wyższych uczelni liczy na razie około 50 członków. To można powiedzieć nie tak dużo, ale jest to już jakiś początek. W Krakowie nie umieliśmy się tak dobrze zorganizować, mam nadzieję, że to się zmieni, poprawi. Ale jednak no, z Krakowa wyrosła inicjatywa pomnika ofiarom tragedii smoleńskiej. Inicjatywa, na czele której stoi dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor Włodzimierz Bernacki. I na pewno i na moim uniwersytecie, i na innych uczelniach krakowskich jest, choć rozproszona, choć nie tak dobrze zorganizowana, jak w Poznaniu. Może to właśnie pewne tradycje kultury politycznej czy obywatelskiej, silniejsze w Poznaniu może niż w Galicji. Ale jednak też, no, choćby to, że jest pismo, które mam zaszczyt i przyjemność wydawać już od wielu lat, Arkana, które opiera się jednak na środowiskach akademickich, intelektualnych, ale prezentuje cały czas tę samą opcję, to może ułatwia jakąś integrację środowisk akademickich w Krakowie. Oczywiście w Warszawie także te środowiska istnieją. Problem polega na tym, że media przedstawiają to w taki sposób, że powiedzmy, po stronie tej upominającej się o pamięć, na przykład w sprawie Smoleńska, jest, no powiedzmy, 200 profesorów tu, 50 tu, może jeszcze 100 gdzie indziej, no ale profesorów mamy 5 tysięcy w Polsce, czyli znikoma mniejszość, prawda? Chodzi o to, że nie jest tak, że reszta jest przeciwko. Reszta boi się wychylić. Nie chce się pokazać, wcale nie jest przeciwko. Bo czy manifestacje ku czci Władimira Putina, Donalda Tuska, Adama Michnika gromadzą setki profesorów aktywnie manifestujących? Wcale nie. Problemem jest przełamywanie, przepraszam, że użyję tego słowa, no jednak konformizmu, zniechęcenia albo przekonania, nawet takie mam doświadczenie, że my na uniwersytecie to nie powinniśmy się takimi sprawami zajmować. Doktoraty, habilitacje, to jest to, co nas powinno zajmować. A polityka, zostawmy politykę polityką. Ja patrzę na to inaczej i mam wrażenie, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza poruszonych tragedią smoleńską, poruszonych tym kłamstwem, jakie zamanifestowała strona rosyjska po tej tragedii, angażuje się, mobilizuje się. W tym sensie moim zdaniem sytuacja zmienia się, jakkolwiek zabrzmi to paradoksalnie, na lepsze po 10 kwietnia. I widzę to także wśród studentów. I tu znów oczywiście studenci na pewno w bardzo dużej większości są obojętni w ogóle na sprawy publiczne. Nie to, że angażują się po stronie Platformy, czy SLD, czy innych partii. Raczej w ogóle się nie angażują, nie czytają żadnych mediów, może poza Onet.pl. Ale wśród tych, którzy angażują się w sprawy publiczne, mam wrażenie, że wyraźna większość w tej chwili angażuje się, powiem krótko, po naszej stronie. I to jest bardzo cenne, bo zawsze mniejszość jest aktywna, a nie większość. Bardzo rzadko się zdarza, że większość jest aktywna. Jeśli wśród tej mniejszości aktywnej większość angażuje się po naszej stronie, to jest niezwykle, myślę, ważne zjawisko, które docenia druga strona, docenia swoim strachem, obawą. A więc w tym sensie myślę, że widzę zmiany no, wyraźnie na lepsze, jakiegoś przebudzenia. Nie masowego, nie na skalę miażdżącą, ale na skalę wystarczającą, żeby nie tracić ducha. Tak bym odpowiedział na pana pytanie. Panie profesorze, mam takie pytanie natury praktycznej bardzo. Jak pan sądzi, czy jest szansa na to, żeby takich ludzi jak pan, przedstawicieli nauki i przedstawicieli kultury, Prawo i Sprawiedliwość w należyty sposób wykorzystało, ponieważ jak dotąd ja tego nie widzę. Każdy z was działa na własną rękę, a
przecież powinni zaproponować wam coś. Czy spotkał się pan z jakimiś propozycjami? Czy pan je przyjął, czy pan je odrzucił? To jest szalenie ważne, żebyście teraz przed wyborami przekonali władze Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli wy się będziecie pokazywali koło polityków tego ugrupowania i artyści, wtedy prestiż tej partii wzrośnie. Ja sądzę, że po prostu tak straszna propaganda ze strony Platformy, która wmówiła ludziom, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partią ludzi, małych miasteczek i wsi z wykształceniem podstawowym. Wszystko jest, to wołało pomstę do nieba. Ale może coś w tym jest. Może oni do was nie wyciągali rąk. Ja na przykład nie widziałem w czasie wielkich wieców wyborczych, żeby Wojciech Kilar na przykład zabrał głos w spotku katowickim, stał, statystował. Jan Pietrzak powiedział dwa dowcipy o Breżniewie. To było wszystko. Czy wam nie proponowano? Mogę powiedzieć we własnym imieniu. Ja nigdy żadnych propozycji nie otrzymałem, ani się o nie nie ubiegałem. I poznałem troszkę logikę polityki, dlatego nie mam do polityków tak dużych pretensji może jak pan. Bo rozumiem, też chciałbym, żeby było trochę inaczej, ale rozumiem logikę polityki, logikę karier, które się realizuje w każdej partii. Tak to jest, po prostu nie możemy przełamać całkiem tej logiki, choć na pewno należałoby wpływać na Prawo i Sprawiedliwość jako najważniejszą partię opozycyjną, żeby skuteczniej po prostu nas reprezentowało. To na pewno tak. Tak, no niestety ten głos, który tutaj do mnie dociera, no jest głosem, który muszę z przykrością podzielić. Ale zdaję sobie sprawę, że utopii doskonałej, w której będą jacyś najwspanialsi reprezentanci wyłącznie, nie osiągniemy. Co nie znaczy, że nie należy zmieniać, próbować wpływać w tym kierunku. Natomiast no mimo wszystko lekko bym zaprotestował, chociaż zapewne nie taka była pana intencja, przeciwko sugestii, że mamy się jakoś wstydzić elektoratu z małych miast, niewykształconych i starszych. To mnie, przepraszam, osobiście wkurza strasznie. Ja jestem z tymi właśnie starszymi, niewykształconymi z małych miasteczek. Dlaczego? Kto ma ich reprezentować? Że wmówili to ludziom, to jest nieprawda. To nie tylko ci, oczywiście zgoda. To ma pan absolutnie rację, że trzeba ją pokazywać, że nie tylko ci. Ale broń Boże nie odwracać się od nich. Więc rozumiem pana intencje i też bym chciał, żeby było inaczej. Parokrotnie miałem okazję rozmawiać z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. No, mam wrażenie, że on uznaje, że wie lepiej. I tyle, no i może wie lepiej, prawda? No, no mogę zaakceptować to albo gryźć się z tym. Tyle, no jakby nie widzę sensu kontynuowania tego wątku, bo trzeba byłoby to pytanie, bardzo ważne pytanie, podzielam pana troskę, postawić politykom PiS-u, a nie nam, niewynajętym robotnikom.